Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3. Oczywiście kampania Tarnumem, ostatnia misja przed nami, ostatniej oficjalnej kampanii. Może też warto by tutaj słowem napomknąć dotyczące dalszych Heroesów, bo też dostałem od jednego z widzów fanowskie kampanie. Zobaczymy, ja sobie je rzucę okiem solowo, sprawdzę jak one wyglądają i może jeszcze do nich przysiądziemy po tej kampanii. Oczywiście będzie wola i ochota z mojej strony, może też i z waszej. Zobaczymy. Dobra, na ten moment słuchajcie. Jest to chyba ostatni odcinek, których nagrywam do przodu w kontekście oczywiście Heroesów. Przelećmy sobie do Shade. A zrób tak. O, jak miło. I pogonimy Kryszteksa. Elo. Dobra, no to dawaj. Mordeczko. Co tam, w balistę uderzysz? A, to tak. Brzydko. Hopsa. To mamy. Tutaj wyczyści mój drugi bohater, choć to wygląda na idealne miejsce na zasadzkę, ale niech będzie. A my, czym się zajmiemy? Fajnie byłoby podejść tutaj, tylko obstałem, że tutaj przypuszczam, że będzie coś podobnego jak tutaj. Chociaż, kto go tam wie. Portnij się do Wise Oak. Tam się elfy gromadzą, dobrze. Smocza grotta. No nie zdążyłem przed końcem tygodnia, troszkę szkoda. No. Patrzcie, nie było zasadzki, o dziwo. Expirłosę weź. I Gunaros, Mucios, Gracios. Co ty masz jeszcze do zrobienia, kumplu? O, tu jest. Lecisz. Masz w sumie tylko 4 harpie, więc tak trochę ryzykownie. Tak może, jakby miały przyjść jakieś głupie sytuacje, to tak sobie zróbmy. Jeszcze pomyślałem o czymś. A, z mi naszło. Że przecież, jeśli mam krasnoludy, to można je wykorzystać do czegoś pożytecznego. Dobra, skończmy sobie tutaj turę. W sumie niepotrzebnie kończyłem turę w tym bastionie, nic mi nie dało. Dobra, nieważne. Gnaj tutaj, tu jest zasadzka w tym rogu. O właśnie, elo. Dobra. No nie. O nie. No nie, dobra, porobiona zasadzka. Grupa. A ja wiem. Może się udać. Zapiszemy grę i zobaczymy. Ja myślę, że się uda. Jeżeli ich nie będzie z 15, to może się udać. Chociaż może z 15 się nawet uda. Zobaczymy. To jest mój główny... O, fajnie. No dobra, to na własne życzenie, że tak powiem. Hop. I oczywiście skarbniczkę. Kryszteksów mamy w luj, bo mamy Sephiroth, więc od początku gry nam się gromadzą. Nie wydajemy ich jakoś dużo. Zapiszmy sobie tylko zawczasu. 8, 6 i lecimy. Będzie dobrze. Czy tu nie działa zaklęcia? Aby działały. O. Część się obroniła przed czarem. 55. Miękko. Rozwałem im balistę chyba. A może nie. Czas pokażę. Jeden mniej. Tego nie zabijesz. Tego nie, tego nie. A ustaw się tak, żeby nie dało się do balisty tak podejść łatwo. I tak się da. O nie, po baliście chyba. No groza, dobrze. Kurde. Szkoda trochę. Lubiłem moją balistę. Dobra, zdychajcie. Mógłbym go raszować, nie? Wroga niby... W sumie po co to brałem, nie wiem. Mógłbym raszować wroga, tak sobie teraz pomyślałem. Darkhold? O, szkoda. To jutro to zrobimy. Nic stracone. Nie wyglądało jak zasadzka. Znaczy wyglądało jak zasadzka, tak powiem. Weź sobie to odblokuj. Tu jeszcze zajeść, dobrze? Sephiroth. No Darkhold się wportuj. Ulepszajmy to dziadostwo moje małe. Jeszcze zostało hajsu trochę. Hopa, hopa, hopa. Dobrze. O, tu jakieś krasnoludki są. Dobrze, to poczyścimy. Skarbnicę poproszę jeszcze serdeczną. Dalej lecimy. Tu już chyba to mi tylko zostało. Z takich rzeczy, które mnie interesują. No i zamek, żeby tych elfów było tam więcej. Tylko i wyłącznie.
Portal do co? Darkhold czy tu? To jest niby smocza utopia. Shade. Many mamy? Mamy. Kuźnia jest? Jest. To skorzystajmy. Sięgnę? Momencik. Nie w tej. To zróbmy tak. Alright. Po smoka może podjedziemy sobie. W sumie. Dwa mieć. To już jest miły wynik. Chyba sobie poradzisz. Chyba. Uciekacie, to ładnie z waszej strony. Dobrze, teraz tutaj. Artefakciki serdeczne. Pokaż. Tu po kolei idziemy sobie. Skończmy turę. 30 kafli potrzebuję na smoka, więc dużo bym musiał sprzedać. Ale... zapiszmy sobie grę. Zobaczymy, jaki wariant będzie utopił, bo jak będzie bardzo mocny wariant, to może być ciężko. Jest silny, ale nie aż tak. O! Groza. Jaka szkoda. Dobra. No i porobieni. O! 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 O, miło. To miłe było. 6, 5. Każdy bohater może mieć tarczę teraz, słuchajcie. Budki odporności na magię to niespecjalnie. Weźmy Smoczysława jednego. Przegonimy tę grupkę jeszcze. Zapisz tu grę, bo to zaraz będzie jakiś głupi przypał i będę potem płakał, że muszę wczytywać grę, więc może dla bezpieczeństwa. Dobra. Tum, tum, tum. O, nie puściłem czaru. Trochę ryzykownie. Okej. Okay. Powinno się udać. Nasz szaleńczy atak. No i się udało. No to zrobiliśmy ich. Dobra, kolejna kopalnia na moją korzyść. Jakieś wojsko byś wziął? Aj, siwko. O, tutaj to trzeba odblokować. Tutaj trzeba odblokować. No, kilka rzeczy jest. Dalej, zamek. Zawsze mi się mylą. Mandikory, Chimery. Mam z tym straszny problem. Jest zamek. I to magazyn. Zawsze jest dobrze mieć jakiś surowiec, z którym można handlować. A w tym przypadku... O, elo. Niestety elfy Woli, które żyją w mieście Woli, nie odpowiedzą na moje liczne żądania o spotkanie. Zaatakowały wszystkich moich wysłanników bez zadania pojedynczego pytania. Jedyne odbierzecie to raporty, że witają wysłanników Gelu w taki sam sposób. Najwyraźniej Woli widzi nas obu jako wrogów. No, Gelu to już niespecjalnie może widzieć, ale okej. Okay. Elo? Larn? Zapiszmy grę, bo nie wiem, jak on silny może być. Nie sądzę, żeby miał jakiekolwiek podejście do Sephiroth. Zdecydowanie nie ma. Przede wszystkim nie mamy też many, więc... nieważne, co on by tam zastosował, to raczej jest... na dosyć straconej pozycji. Siema. Ja jestem Ignacy. Miło było cię poznać. No dobra, tak się chcesz bawić? Dobrze. No zaraz zobaczymy. Kto tu, komu tu będzie zaraz do śmiechu. Lecisz. No smok jest słaby w sumie jeden. Hał. Dobrze. Hał. Po gościu. Dobra. Pozamiatany, słuchajcie. Wyjaśnione, tak? To się chyba ładnie mówi. Dobra. Teraz wy. A już mam teraz dwa smokensy, to chill. O, ale bitwa będzie. Dobrze. Infern, Armageddon. Dobrze. Porabieni. Dawaj tu. 500 obrażeń. O nie, moje bronie. Zostawcie ją. O, groza przynajmniej. Tyle chociaż dobrego. Tego trzeba spalić. Hama. 20. Nawet nie trzeba go palić. Miecz jest bardzo przydatną rzeczą, jak widzicie. I jeszcze w połączeniu z tymi smoczkami też w ogóle miodzio. Tutaj. Co my tutaj potrzebujemy? Kaplica zastygłego. Drugi poziom. No i dobrze. Kończmy tutaj. Da, o tym elfie myślę dosyć mocno. Starałem się go wkomponować w armię. Nie wiem, czy on na kilku bohaterach łucznictwo ma. Jak nie chcecie, to nie.
Nie chcecie, to nie. Teraz wy. Teraz ty. No weź se elfa. Będziesz troszkę mocniejszy. Poszalejemy. Dobra. Co jeszcze ci zostało do czyszczenia, tak szczerze mówiąc? Niewiele, rzekłbym. No tutaj możesz przyjść. Shade. A nie, czekaj, nawet turek. Dobra. Okej, to jest w miarę proste. Słuchajcie, tak sobie możemy pogaworzyć dzisiaj. O, już wiem. Możemy sobie pogaworzyć, słuchajcie, o młodszych widzach. To jest temat, który często gdzieś tam przez wiele osób jest poruszany w lepszy lub w gorszy sposób. I myślę, że to będzie całkiem ciekawy wątek na dzisiaj. Perser. Fajny pomysł. No nie, no nie. Pomówmy sobie o młodszych widzach. Słuchajcie, częstym wątkiem, który gdzieś tam twórcy sobie wkładają często w usta, jest to, że ich oglądają dorośli widzowie i w ogóle. No i że tam ci młodzi tacy źli i tak dalej. Więc jakby, dlaczego to poruszam? O, może tak, od tego zacznijmy. Ale poruszam to dlatego, że jakby chciałbym zmierzyć z tezą, że jakby naprawdę młodszy widz nic nie zmienia. Dla mnie przynajmniej. Powiem więcej, nawet kiedyś o tym mówiłem, że jest to dla mnie na swój sposób dosyć nobilitujące dla twórcy, że nie wiem, gdzieś tam oglądają mnie młodsze osoby. Nie wiem, może mogę coś przekazać, chociaż no, królem tam w jakiejś wiedzy to oczywiście, że nie jestem. Ani jakoś tam najbardziej kompetentną osobą do przekazywania wiedzy. Ale jest to dla mnie zawsze bardzo miłe. No ale tak, ale chciałbym się zmierzyć z taką tezą, wiecie, która często jest gdzieś powtarzana, dotycząca właśnie dzieci na YouTube. Różnie twórcy mają zdanie, tak? Mamy na przykład Gimpera, który jasno już oznacza swoje filmy 16+. Ja nie oznaczam, choć pewnie powinienem, zważywszy na ilość przepisów, które stosuję i może często gdzieś tam nawiązuję do jakichś kwestii światopoglądowych, których może robić nie powinienem z tej przyczyny, że a kto mi daje prawo do mieszania ludzikom w głowach i mówienia w jakiś tam sposób, co i jak mają robić. Aczkolwiek, uważam, że jakby bardzo dużo jest takich negatywnych stereotypów, które narosły wobec młodszych widzów. Oczywiście są one w jakiś tam sposób uwarunkowane, tak, pewnymi zachowaniami, jakie często te osoby przejawiają i to jest całkiem naturalnym i normalnym, więc tutaj się nawet nie ma o co wściekać. A tu się pojawiłeś. A ty dziadku. Dobra. Wajzełk. Ja ci pokażę. Moje kopalnie będziesz zabierał. I na przykład pojawia się bardzo często, że oj, szybszy jesteś ode mnie. Tak nie wolno. Przepraszam bardzo, co myślicie? Na przykład bardzo dużo osób wkurza się o komentarze. To jest dla mnie bardzo dziwnego, coś w sumie czego nigdy nie banowałem, ale na przykład pojawia się komentarz w stylu pierwszy. Jakby ktoś się napisał, spoko, był pierwszy w komentarzu, napisał sobie pierwszy. I jakby dyskusja, która tam się zaczyna wywiązywać, po prostu w stylu kurwa, dzieci uczą się liczyć, bla 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 i w ogóle. Jest dla mnie dziwne, no bo jakby... A co to wnosi, nie? W sensie, jakby co się złego wydarzyło, że ten chłopiec, dziewczynka, chłopak, dziewczyna napisali sobie ten komentarz. Tak, po prostu, tak obiektywnie, jakby spróbuję na to patrzeć. Mówię, no przecież nic złego, nie? Taki komentarz, ale to, że o, dzieciaki siedzą i piszą i w ogóle. Tak samo, czekajcie, dziwna harpia wleciała dziś do obozu i była niemal zdarta na kawałki przez moich harpi żołnierzy. Stój, krzyknąłem interweniując, by bronić wyczerpaną harpię. Dalej stworzyłem trochę wody i pozwalasz złapać jej oddech, nim rozkazujesz wyjaśnić, dlaczego tu przyszła. Moje siostry chcą ci pomóc, powiedziała. Te elfy polowały na nasze przestolecie. A nie, to jest głos z Ksika, przepraszam. W końcu przyszedł też pomóc. Gdzie są twoje siostry? O to właśnie chodzi. Zajęłyśmy wieżę chroniącą namiot białego klucznika. Teraz twój wróg nie może osiągnąć woli dzięki nam, powiedziała. To były wspaniałe wyjście. Wciąż musiałem ryzykować walkę z Gelu, by dostać się do namiotu niebieskiego klucznika, ale nie musiałem się dłużej martwić, że Gelu dostanie się pierwszy do miecza mrozu. Okej, miło. Druga jakby kwestią przy młodszym widzu jest jakby... Ja sobie tak zawsze myślę. A też tak jakby, co jest złego w tym, że ktoś młodszy ogląda? Całkiem naturalnym jest, że tych widzów młodszych jest więcej na kanale, no bo, ba, mają więcej czasu na oglądanie twoich filmów, nie wiem, nie mają tyle obowiązków na co dzień, jakby, nie, wydaje mi się to dosyć oczywistym, że w takich sytuacjach te osoby po prostu oglądają materiału więcej, nie? Nie wiem, może to ze mną jest coś nie halo, ale jakby gdzieś tak rozumuję, że jest to absolutnie naturalnym, że młodsi ludzie oglądają więcej materiałów, bo mają, mówię, więcej wolnego czasu, nie mają może tylu zajęć. Całkiem zwykły, całkiem normalny, jak na moje. A to jest jakiś śmieciochiero, z którego mogę poświęcić, okej. Jest to dla mnie całkiem normalne i całkiem rozsądnym, że te młodsze osoby oglądają cię więcej. A jakby
Niektóre osoby wypierają się tego, że młodsi się oglądają. No, oglądają, no jeju, no spoko, fajnie, że oglądają młodsi. Jakby tak samo, jakby, nie wiem, nie widzę różnicy między widzem młodszym, starszym. W sensie widz to widz, nie? Zresztą to też jest tak, że oczywiście mamy jakiś dostęp do tej statystyki, to już gdzieś kiedyś poruszałem, że mamy ten dostęp do tej statystyki demograficznej wieku, ale jakby w filmie, w którym poruszałem ten wątek, jakby wydaje mi się, że w miarę jasno nakreśliłem, że można tą statystyką sobie dupę podetrzeć, jeżeli chodzi o jej wiarygodność, przynajmniej według mnie, bo jakby według mnie wiarygodność statystyki wiekowej na YouTubie jest równa zeru. Jeżeli jedyna wiarygodna statystyka według mnie wiekowa, jakiej można się oprzeć, jest statystyką facebookową, czyli z fanpage'a. Dlaczego z fanpage'a? Ano dlatego, że na fanpage'u w większości przypadków raczej ludzie podają prawdziwe dane. Taka jest zasada, że generalnie na Facebooku ludzie raczej podają prawdziwe dane, no z tej przyczyny, że ojeju, mamy tam znajomych, mamy urodziny i tak dalej. Więc najczęściej Facebook jest prawidłowy, jeżeli chodzi o nasze dane. Czy to wiekowe, czy to wiekowe, czy to generalnie o nas dane. O, dajesz sobie odporność na ogień, spoko. Uderz, tak, dobry pomysł. Jeszcze uderzysz zaraz. O, bijesz. No spoko, fajnie, że bijesz. I jakby Facebook jest nieubłagalny, że wśród gamerów raczej normą jest, iż oglądają nas młodsi chłopcy, tak? Albo mężczyźni, to zależy jak ktoś tam, jak to chce już sobie nazywać tam. Ale takie są fakty. Jakby ciężko się z tym spierać, ciężko się na to wściekać z drugiej strony, bo tak myślę, no, ale co? Co z tego, że to jest ta młodsza osoba? No nic, absolutnie według mnie nic. Mówię, to też czasami jest, że ktoś tworzy content dla dzieci. No i co z tego? No to tworzy content dla dzieci, Boże. Wydaje mi się na przykład, że nie, Garry's Mod. One są contentem, który zarówno może obejrzeć osoba młodsza, bo często te same żarty, które gdzieś tam my, nie wiem, udajemy głosy, tam na przykład jak Bloody mówi, o nie, dalej złapałem cię w pułapkę, kapitana Bladeusza. To jakby dla młodszego widza to może naprawdę brzmieć jak z kreskówki, jak z jakiegoś Scooby-Doo czy coś takiego. A starszy widz doskonale wie, że jest to jakby gdzieś tam jakaś taka forma ironiczna i zabawowa w tym wszystkim, nie? I jakby wydaje mi się, że aha, 6-4, poziom 3, tyle złota tyle. I myślę, że każdy jest tutaj na ten swój sposób zadowolony. Zapiszmy sobie na wszelki wielki, żeby nam balisty nie zniszczyli. Że każdy jest tutaj w ten sposób zadowolony, no bo jakby chyba wszyscy zdają sobie sprawę, że jest to jakaś tam konwencja, gdzie sobie tam śmieszkujemy razem w tym wydaniu. No chyba, że ktoś sobie nie zdaje z tego sprawy. Może. Jestem, że to jest zablokowany teren. Tak jest. To miło. Ty dostałeś na głupi rej raz, to zgin. Ty też byś zginął, jak na moje. Nie zabijajcie mojej balisty. Zostawcie Titanika. Zdychać. Dobrze. Przynajmniej tak to czuję, myślę, widzę o tym. Nie wiem, dlatego cieszę się, że tak akurat materiał na drugim kanale są właśnie w taki sposób konstruowany. Także zarówno młodsza, jak i starsza osoba wyciąga coś z tego. A może cele twórców, którzy tworzą młodszy kontent? Zobaczcie w Na Czasie, jak często jest. Filmy na przykład dla dzieci. Uroja na przykład to widziałem. Perla, czy jego i Perli córka, tak? Czyli Natalia. Ona na przykład ma tak, że jak ma tablecik, to sobie tam klika i po prostu dzięki temu, że YouTube ma ten system proponowany, to sobie chodzi i ogląda sobie bajeczki po prostu, nie? A że już po prostu tych bajeczek trochę poglądała na tym swoim tableciku, czy tam zabiera akurat mamie tablet, czy mama i daje, tak? To po prostu regularnie sobie chodzi po tych bajeczkach, ogląda sobie te bajeczki, no i spoko, no jakby, nie wiem. Jest dzieckiem, więc ogląda content dla dzieci. No, nie? Takie całkiem logiczne jest to dla mnie. Powiedz do Darkhold. Weź many. Dobrze. Weź to. O, tego nie mam. Nie wiedziałem. I powiem, jakby cieszę się, że na YouTubie jest w sumie chyba miejsce dla obydwu grup, tak jakby. A, jesteś zmęczony, no to szkoda. Że jest miejsce w sumie dla obydwu grup, prawda? I jakby gdzieś tam każdy na swój sposób może się tym YouTubem bawić, w sumie tak samo jak my. Jest to chyba dosyć otwarte. Heist? Co by zrobić z wami? Jesteście głupio ustawieni. Nie, jak wam nic nie mogę zrobić. Chyba, że... to... Airshield? O, Herschel. To jest jakiś pomysł. Siema. Herschel to był dobry pomysł. Okej, a? Gryź tutaj. O, jeden elf spadł. Niestety. Ale przynajmniej wyczyściliśmy. I co do shade. Więc mówię, to tak chyba tyle w temacie jakby dziecków na YouTubie.
myślę, że dla osób, które się o takie rzeczy denerwują, troszkę więcej luzu, mniej napinki. I chyba powinno być wszystkim nam lepiej w tym miejscu. Bo to bądź co będzie według mnie zajebistym miejscem, nie? Jeśli chodzi o w ogóle jakieś tam pokrywanie się, nie wiem, osób, grup, które mają wspólne zainteresowania i tak dalej. To na przykład, to chyba kiedyś o tym mówiłem, że jakby to dla mnie zawsze było dosyć dziwne, że jakby na eventach YouTube'owych ludzie przede wszystkim się nie poznają. W sensie jakby tak spoko jest, wiecie, poganiać z jakimś twórcą, nie? Ale tak ja zawsze myślałem, że to no zajebiście jest, przecież masz miejsce, gdzie masz dokładnie ludzi, którzy mają dokładnie twoje zainteresowania, przynajmniej pokrywające się z twoimi. Ej, wiecie co, chodźcie, lecimy na nich już, bo tak w sumie sobie kręcę i w sumie gówno z tego wynika, więc możemy po prostu sobie pójść na nich, pogonimy sobie tylko to towarzystwo. Jakby, nie wiem, zawsze mega dziwiło, że mając w zasadzie, często narzeka się, że gdzieś tam w szkołach, że te kontakty sobie się zapadają, że a, mam klasę debili, ja czasami takie wiadomości dostaję, więc też może z tego biorę taką wiedzę, tak? Może być nieprawidłowa, jeżeli chodzi o stosunki obecnie, ale że ktoś pisze, że o, mam w klasie samych idiotów, że w ogóle ludzie są tacy zjebani i tak dalej. Utożsamiam się, tak? Wiem, że takie problemy być mogą. Schowaj się. Jeszcze tam. I że ktoś może mieć faktycznie z tym problem, że nie wiem, on nie odpowiada mu towarzystwo w klasie i tak dalej. No, jest to w miarę normalne, że nie wszystkim pasuje. I w sumie jesteś na takiej imprezie YouTube'owej dużej na przykład, nie? I wydaje mi się, że pewnie najprzyjemniejszą rzeczą, jaką w życiu robiłeś, to nie jest pewnie stanie 8 godzin w kolejce do jakiegoś YouTubera. I w sumie można w sumie to spędzić trochę milej. I tak właśnie mi się zawsze wydawało, że w gruncie rzeczy opcja poznania osób, które są podobnych zainteresowań co ty i ja, super. Przybudzi się posłaniec od żony króla barbarzyńców Kidzi, uciekła z jej więziennego lochu. Jest sama. I armia albo martwa, albo się rozeszła. Nie ma naprawdę... Czemu? Przecież my ją zrobiliśmy. Nie ma naprawdę znaczenia, jeśli się wydostała. Kira prawdopodobnie uda się w drogę do domu, do swojego męża i będzie lizać rany. Nawet jeśli przekona Kilgora, by szukać miecza mrozu, będzie za późno. Albo zdobędę miecz, albo go zniszczy świat. Wtedy to nie będzie miało znaczenia. Okej, okay, ja. Dobra, wy uciekajcie sobie. Ja sobie tutaj szybciutko was dojadę. Tak na prędkości. Okej, okay, ja. Dobra, miło. No, trzy błękitne smoki wydaje mi się całkiem zdrowym kontyngentem, jeśli chodzi o ciśnięcie moich wrogów. Nie martwię się specjalnie. O, Gunaros, chodź tutaj, pogoń to. Głupstwo, zwane ich armią. Tutaj coś spalimy jakoś, myślę, bo to tak aż się prosi, żeby ich trochę dojarać tutaj. W gruncie rzeczy w sobie te wszystkie artefakty, których używam do szybkości ruchu, powinienem, oczywiście armii, powinienem był dać tej armii. Bo tak, in general, to niepotrzebne one są mojemu głównemu, bo po co? Slowa trzeba było dać, Ignacy. Co to za fuszerka? To ty silny jesteś? Nie, ja jestem jakiś głupi. Albo słaby. Tam? Teraz to będzie, zapomniałem. A, no, będzie. Szybko, trzeba zabić to. Spróbuj. Życzę, że go skamienujemy. Szkoda. No, zdarza się. I tak właśnie zawsze mi się wydawało, że to jest się trochę dziwne, nie? Bo mówię, są osoby, które mają podobne zainteresowania. A właśnie, już zaczynam powtarzać, to bez sensu. Więc może już nie będę powtarzał, bo tego głupoty zaczynam gadać. No tak, tyle. Dobra, możemy sobie wrócić do gaworzenia odcinkowego, klasycznego. Jeżeli macie jakieś wnioski, wątki na ten temat, zachęcam do komentowania. W sumie nie wiem, po co ja was tu wszystkich ulepszałem. Tak teraz się zastanowiłem nad tym, czy to było nie najmądrzejsze, że zdarzało mi się robić mądrzejsze rzeczy w moim życiu. Okej. Okay. No ładnie mi idzie czas w sensie w tym odcinku. Jeszcze w jedną mapkę i się powinniśmy zamknąć ze wszystkim. Elo, gdzie ty jesteś? Tu. No Jezu, to by trzeba pobić. Kurde, błękitne smoki, jak mi się nie chce z nimi bić. Kilka jeszcze. Dobra, lec z Shade. Shade. Niepotrzebnie. Bum, bum. Goń tutaj. Jedź sobie tu. A ty sobie jedź. Zajmij mu miasto. A co? O nie, strzelcy gelu. Co ja zrobię? Zabiję. Pozabijam, jestem do tego zdolny. No i pięknie. Leżą koledzy. Miło z waszej strony, że już się wywróciliście wszyscy. I co? Kurde, mamy 24 minutki. To jest chyba, słuchajcie, po tej bitewce najwyższy czas, żeby skończyć mapę. Nie mniej, nie więcej. Idzie to w miarę gładko już. Nawet za gładko bym powiedział. No to co? To ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Ja bym Ignacy, byliście wy. A to, moi drodzy, był Heroes of Might and Magic 3 Chronicles Miecz Mrozu. A jutro, mam nadzieję, wielki finał. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.